Wyobraża sobie pan rząd Zjednoczonej Prawicy Konfederacji, jeśli taki byłaby konieczny? Ufam, że koalicja Solidarna Polska, Prawa i Sprawiedliwość będzie miała 231 mandatów. A jeśli ale nie będzie? Jeżeli nie, no to jeżeli nie zwycięży tam protuskowe i prorosyjskie myślenie, to taki rząd jest możliwy. A kogo widziałby pan w ławach rządowych z Konfederacji? To jest decyzja już potem kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. Ja jestem zwykłym posłem Kowalskim. Naprawdę to nie, to nie należy. Widziałby pan Sławomira Mentzena w rządzie? Ja bardzo cenię Sławomira Mentzena. Jakim ministrem mógłby zostać? Jest ciekawą propozycją dla tych wszystkich liberałów. Znaczy, ja zachęcam w ogóle, jeżeli rzeczywiście ktoś nie chce głosować na Zjednoczoną Prawicę, bo jest, można powiedzieć, gdzieś tam przeładowany tą propagandą mainstreamowych mediów. Rozumiem taką sytuację, ale i tak będę zachęcał. To niech odda głos na Mentzena. Ja myślę, że on chciałby być ministrem finansów i niech się wykaże, jak ma... Krzysztof Bosak, ministrem edukacji? Nie mam pojęcia, czym się Krzysztof Bosak interesuje po prostu. Także nie, nie mi jest... My wygramy te wybory.